Kolej gondolowa nad Odrą to z kolei pomysł Politechniki Wrocławskiej, by ułatwić życie studentom. Pieniądze są, nie ma chętnych, by inwestycje rozpocząć. W tym miesiącu uczelnia ma rozstrzygnąć kolejny przetarg, ale to nie jedyny problem. Kolejki nie chcą bowiem sami studenci. Łukasz Ciona. Kolejka linowa w drugiej połowie 2013 roku ma połączyć główny kampus Politechniki z nowymi budynkami geocentrum po przeciwnej stronie Odry. Koszt budowy wyniesie około 8 milionów złotych. Coraz więcej osób twierdzi, że to złe rozwiązanie. W taki dzień, kiedy są egzaminy, nagle kilkuset studentów będzie się spieszyło na zaliczenie, to nie wyobrażam sobie, jak oni się będą przepychać do tej kolejki, do której wchodzi 37 osób. Zdaniem przedstawicieli Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, brak miejsca w kolejce dla rowerów poważnie utrudni poruszanie się w tej części miasta. Kolejką linową rowerów nie będzie można przewozić, a tutaj ta relacja jest też bardzo potrzebna dla rozwijania ruchu rowerowego. Kładka pieszo-rowerowa byłaby oczywiście z pożytkiem. Pierwszy przetarg na budowę kolejki unieważniono, bo oferty były zbyt drogie. Mimo to władze Politechniki z pomysłu kolejki rezygnować nie chcą. We wrześniu ma być rozstrzygnięty kolejny przetarg. Zrobiliśmy kosztorys budowy kładki i ta kładka wyszła nam drożej niż budowa kolejki, dlatego trzymamy się póki co tego właśnie projektu. Do tej pory nie znaleźliśmy firmy, która nam wybuduje za taką kwotę, jaką myśmy sobie wyliczyli. Józef Szybiński obronił pracę magisterską na Politechnice Wrocławskiej, w której zaproponował budowę nowoczesnej kładki. Tutaj fajny układ cięgier, te pylony, które są, można zrobić fajne iluminacje, no nie, że tutaj architekci jakby powalczyli z tą kwestią. Jak mówi, kładka to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Pomysł kładki w sumie niespotykanej na świecie, jest tylko kilka obiektów takich na świecie. Nowoczesna konstrukcja, bardzo ciekawa, która tutaj by się idealnie wpisywała w ten rebus i przede wszystkim byłaby funkcjonalna. Jak dodaje Józef Szybiński, kładka, mimo że początkowo będzie droższa, będzie wymagała zdecydowanie mniej konserwacji i przeglądów, przez to będzie znacznie tańsza w utrzymaniu. Ten argument władz Politechniki nie przekonuje. Wrocław, Łukasz Ciona.